żywa w środku. Każdy człowiek, będąc tu na ziemi, jest pusty duchowo. Jesteś dzisiaj egocentryczny. Egocentryzm to jest to, co oddziela człowieka od Boga. Egocentryzm to jest puste miejsce w człowieku. Obumarły duch, z którym urodziłeś się tutaj. I próbujesz dzisiaj na tej ziemi zapełnić się czymkolwiek. I nie dajesz rady. Wiesz o tym, chodzisz tutaj bez celu, chodzisz ciągle na zakupy, żeby podnieść sobie nastrój. Chodzisz na imprezy, żeby podnieść sobie nastrój. Zdobywasz nowe trofea, nie wiem, nowe narzeczone, nowych narzeczonych. Wydziwiasz, żeby tylko zapełnić swoją pustkę. I nic tak naprawdę nie działa. I robisz się coraz bardziej cyniczny i coraz bardziej podejrzliwy. I coraz mniej otwarty na to, co jest, a coraz bardziej okopany w swoich poglądach, że już nic więcej nie ma. A chcę ci powiedzieć, że jest więcej. Jest więcej niż to, co widzisz, jest więcej niż to, co słyszysz, jest więcej niż to, co cielesne. Jest Bóg, który zrobił już wszystko, żebyś mógł być zapisany do Księgi Życia. Nie tylko może być o tobie w Biblii, ale może być o tobie w wiecznej księdze, w której znajdą się imiona tych, którzy uwierzą w realny sposób. 21 lat temu poznałam osobiście Jezusa Chrystusa. Zawołałam osobiście do Niego prosto z serca. To wydaje się dziwne w ogóle w naszym kraju, gdzie wszyscy wiedzą, że jest jakiś Bóg, że był jakiś Jezus, że On zmarł, zmartwychwstał, że jakieś jajka tam się święci, że, nie wiem, ubiera się choinkę na święta, że się urodził w stajence. Wiecie, to wszystko są jakieś strzępki faktów historycznych, ale wystarczy uwierzyć, że to, co jest powiedziane o zmartwychwstaniu, jest prawdą. I wystarczy uwierzyć, że ponieważ On zmartwychwstał, to to jest Bóg. I wystarczy uwierzyć, że On jest osobą, a nie jakąś bezkształtną masą albo wymyślonym dziadkiem, który siedzi na chmurze i zapisuje ci twoje winy. A religia to wykorzystuje, żeby wzbudzać strach w człowieku. Tak nie jest. Jezus jest realną osobą. On w realny sposób chciał dotknąć twojego życia. Tylko to trzeba osobiście przyjąć. To trzeba osobiście przyjąć. Tak jak każdy spadek, Nowy Testament oznacza, że masz w spadku coś napisane. Zapisał ci Bóg w spadku wieczne życie. Zapisał ci całe królestwo. Zapisał ci całe bogactwo siebie samego. Tak naprawdę On ci zapisał w spadku Ducha Świętego, którego tutaj przysłał. Ducha Świętego, którego możesz mieć zamiast swojego pustego, egocentrycznego ducha. Możesz mieć w tym życiu moc i możesz mieć w tym życiu pewność, że idziesz do nieba i że jesteś dzieckiem Bożym. To jest prawda Ewangelii. To jest wspaniała nowina, wspaniała, dobra wiadomość dla każdego człowieka. Ewangelia inaczej znaczy dobra wiadomość. Dobra wiadomość. Dzisiaj jest bardzo mało dobrych wiadomości, a najlepszą wiadomością dla człowieka jest to, że może być raz na zawsze wyciągnięty z beznadziei, raz na zawsze wyciągnięty z celi śmierci, raz na zawsze wyciągnięty z pustki swojego bycia w egocentryzmie. Daj się dzisiaj uratować. Daj się dzisiaj uratować, bo nie masz żadnych warunków w ogóle. W tej rekrutacji do nieba nie ma żadnych warunków. Jeśli przyjmujesz się do pracy, to stawiają ci różne warunki. Musisz mieć doświadczenie, musisz mieć jakieś wykształcenie, jakieś umiejętności.
stawiają ci same warunki, ten świat stawia same warunki do wypełnienia, ale Bóg nie stawia przed tobą żadnych warunków. Jedyny warunek to jest przyjąć to za darmo, przyjąć za darmo to, co On już zrobił. Nie musisz zasługiwać, nie musisz jeść opłatków, nie musisz przyklękać, nie musisz, nie wiem, poprawiać swojego życia, żeby wyglądało na lepsze, zanim przyjdziesz do Boga. Nie musisz tego robić. Taki, jaki jesteś, dzisiaj możesz zawołać do Niego prosto z serca i będziesz zbawiony. I staniesz się nową osobą, staniesz się nowym człowiekiem, staniesz się pełny w środku, staniesz się pełny Jego życia, Jego Ducha Świętego. I to właśnie sprawia, że człowiek idzie do nieba. To właśnie sprawia, jeśli człowiek narodzi się na nowo z Ducha Bożego, to ten Duch pociąga go tam, gdzie jest jego miejsce. On ma miejsce w trzecim niebie. To jest Bóg. To jest Bóg. Bóg, który jest potężny, który jest twórcą wszystkiego. Bóg, w którego oczy patrzyłeś przed założeniem świata. A ja teraz Cię wzywam do tego, żebyś sobie to przypomniał. Przypomnij sobie, z jakiej wyżyny spadłeś. Przypomnij sobie, że nie jesteś powołany do tego, żeby pełzać po ziemi, żeby napełniać się byle czym. Jesteś powołany do tego, żeby żyć wiecznie z Bogiem, żeby być dzieckiem Bożym. Do tego jesteś powołany, bo Jezus, kiedy tutaj przyszedł na ziemię, nie przyszedł po to, aby potępić człowieka. Diabeł potępia człowieka, religia, wszystkie systemy potępiają człowieka, mówią, jesteś niewystarczający, wystawiali ci oceny w szkole, a później ci wystawiają przez całe życie jakieś oceny i ciągle jesteś niewystarczający. To robi ten świat, bo ten świat nie jest Bożym pomysłem, ten system nie jest Bożym pomysłem, to jest wymysł człowieka, który niewystarczający ocenia bardzo chętnie innych, ale chcę ci powiedzieć, że Bóg cię nie ocenia. Bóg siebie ukarał, żeby zniszczyć to, co ciebie niszczy od środka, żebyś ty mógł przyjąć do swojego wnętrza Jego Ducha Świętego. Bóg jest dobrym Bogiem. On przyszedł tutaj, Jezus Chrystus przyszedł tutaj, żeby podnieść życie człowieka, żeby podnieść cię do samego nieba. Spotkałam się z Nim osobiście. Narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Jestem zupełnie inną osobą niż byłam 21 lat temu. Nie przez to, że dojrzałam, nie przez to, że, nie wiem, zmądrzałam, czy cokolwiek się tam w moim życiu wydarzyło. Przez to, że spotkałam Boga. W jednej chwili zostałam odmieniona zupełnie wewnątrz. W moim duchu pojawił się Duch Święty. Takie znaki towarzyszą tym, którzy uwierzą i narodzą się na nowo. Na chorych będą kłaść ręce, będą uwalniać zniewolonych, będą mówić innymi językami, chwalić Boga, będą głosić Ewangelię. To jest rzeczywistość mojego życia. To jest rzeczywistość życia każdej osoby, która pojednała się w rzeczywisty sposób z Bogiem. Możesz być pojednany z Bogiem, jedno w duchu. Czy wiesz, co to jest? Czy wiesz, co to jest? To jest gwarancja bezpieczeństwa, wieczna gwarancja bezpieczeństwa. Bo dzisiaj idziesz na zatracenie, dzisiaj idziesz do piekła. Dzisiejszy twój stan oddzielenia od Boga determinuje twoją przyszłość. Determinuje twoją przyszłość. A przyszłość nie kończy się z biologicznym istnieniem fizycznego ciała. Jesteś istotą wieczną, więc zadbaj o wieczność. Podejmujesz najróżniejsze decyzje. Tam idziesz, żeby podjąć decyzję, co kupić. Robisz takie rzeczy codziennie. Codziennie podejmujesz miałkie, nic nieznaczące decyzje, a tymczasem przemyka ci koło nosa największa decyzja twojego życia. Największą decyzją, którą możesz podjąć, jest decyzja o tym,
że możesz być pojednany z Bogiem, że możesz Mu oddać swoje życie pod Jego ochronę, a On jest realną osobą. On może Cię wypełnić. Możesz nie mieć tej pustki w sercu, którą masz. Możecie nie mieć tej pustki w sercu, którą macie. Możecie nie mieć. Możecie oczywiście podjąć decyzję, że chcecie z nią odejść. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Droga wolna. Ale po śmierci każdy człowiek zda sprawę za siebie Bogu, ponieważ zbawienie jest osobiste. Zbawienie jest osobiste. Jezus umarł za każdego człowieka, a nie za masy. Nie za masy. Przynależność do jakiejś religii nie zbawia. Tak samo jak w ogóle, nie wiem, nazwisko. Jeśli masz jakieś nazwisko, to nie znaczy, że będziesz robił to, co twój ojciec. To jest twoja osobista decyzja, jaką drogę wybierzesz. Dzisiaj możesz zdecydować, że staniesz się dzieckiem Bożym, bo to nieprawda, że każdy jest dzieckiem Bożym. Nieprawda, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Dziećmi Bożymi są tylko ci, którzy narodzą się na nowo z Ducha Bożego, którzy przyjmą ofiarę Jezusa Chrystusa i zechcą, żeby Bóg był prawdziwie ich Ojcem. Zechcą mieć relację z tym Bogiem. Relacje, to nie jest trudne. W moim życiu to stało się w sekundę, to jest bardzo łatwa sprawa. Pojednać się z Bogiem to jest bardzo łatwa sprawa. Tak łatwa, że po prostu aż śmieszna dla umysłu ludzkiego. Najpierw przede wszystkim musiałam tak naprawdę zgwałcić swój umysł, bo przez lata miałam wbudowany obraz Boga, który jest rzeźbiony, Boga, który jest wymyślony. Ale Bóg jest realny. Bóg jest realny. To nie jest ta kukła na krzyżu. To nie są te malowane obrazki. To nie jest Bozia. Bóg jest realny. Ja po prostu odważyłam się wyjść ze swojego pudełka i zawołać w przestrzeń, wierząc, że spotkam się z osobą, że spotkam tam Jezusa, który zmieni moje życie. Zrobiłam to tylko dlatego, bo wcześniej, kilkanaście lat wcześniej, usłyszałam od mojej koleżanki, że on zmienił jej życie, że ona się spotkała z nim osobiście i widziałam w jej życiu coś takiego, że to mnie przekonało. Opierałam się tej informacji około 14 lat, ale kiedy życie mnie dojechało, ze swojego prywatnego dna zawołałam do Jezusa i przekonałam się, że mówiła prawdę. I w tamtej chwili oczywiście byłam szczęśliwa, że jestem uratowana, szczęśliwa. A z drugiej strony wiedziałam, że zmarnowałam 14 lat życia, bo mogłam przyjąć tą informację od razu. Nie zmarnuj ani chwili swojego czasu, bo On jest drogocenny. Jezus wraca na tą ziemię. Jezus wraca na tą ziemię. On wraca tutaj po swój Kościół. Pierwsze, co zniknie z tego padołu, to jest Duch Święty i ludzie, którzy są nośnikiem Ducha Świętego. Będzie coś takiego jak pochwycenie, a później zostaną wszyscy inni. I nie będzie już nadziei na to, żeby się pojednać z Bogiem. On już zrobił wszystko. Przysłał mnie tutaj, żeby wam to powiedzieć. Żeby każdy człowiek nie musiał ginąć, ale mógł stać się dzieckiem Bożym. Uwierz w to dzisiaj i żyj.